Potem zaliczył krótki epizod w Orlętach Łuków. Swoją przygodę z piłką na skutek poważnej kontuzji kolana zakończył w sezonie 2007-2008 w barwach Lewartu Lubartów. Obecnie pracuje jako trener w Radzeniu Podlaskim, szkoląc ekipy juniorskie. Ze znakomitym zresztą skutkiem drużyna juniorów starszych poczyniła podjęcie wodzą spore postępy, natomiast zespół juniorów młodszych zajmuje obecnie drugie miejsce w pierwszej lidze wojewódzkiej, a mowa oczywiście o trenerze i byłym zawodniku radzieńskich Orląt Edmundzie Koperwasie. Brawa dla Edmunda! No to słuchaj, to ja przede wszystkim do niego wezmę też. Nie ma. Dominikaj! I brawa, kurwa, brawa! O jest! O Udać to, kurwa!
wszystko. Ktoś wejdzie piłko za mną. To jest tylko gdybanie, no, zespół gospodarzy był zdecydowanie lepszy, no, pod każdym względem. No, przede wszystkim my nie wytrzymujemy trudu spotkań fizycznie. Jest to pokłosie tego, że nie trenują zawodnicy. Na mecze też nie wszyscy jeżdżą. No i ta gra wyglądała, momentami nie wyglądała źle, ale no niestety, no, jeżeli popełnia się tak dużo indywidualnych błędów, no to ciężko o korzystny wynik u drużyny lidera. Część zawodników na pewno się przestraszyła tego, nie wierzyła w to, że można tutaj coś ugrać. A niestety, no, mówię, jeżeli się nie wierzy w sukces, no to trudno o pozytywne myślenie i dobre granie. Właściwie wszyscy kibice obserwujący rozgrywki czwartej ligi zauważają wyraźny kontrast między waszymi wynikami w pierwszej części rundy, a pomiędzy tymi w tej drugiej części. Czy na to główny wpływ mają właśnie studia zawodników i mała frekwencja w treningu? No, myślę, że przede wszystkim tak. No, nasza sytuacja organizacyjno-finansowa też nie jest najlepsza. Zawodnicy, tak jak już wcześniej nadmieniłem, nie grają, nie zawsze wszyscy są na meczach. No, są mecze, gdzie gramy 5-6 juniorów, 7 występuje nawet w ciągu jednego spotkania 7 juniorów potrafi 5 w pierwszej 11, następnych 2 wejdzie. Także mówię, no, w ten sposób na pewno ciężko nam będzie o punkty. Dziękuję. No tak, oczywiście cieszymy się bardzo tutaj, że przełamaliśmy ten kompleks tych 3 bramek ciągle strzelanych, bo gdzieś tam na tych własnych obiektach chcieliśmy, żeby ci sprawiać jak największą radość tym naszym licznie zgromadzonym, muszę powiedzieć, dzisiaj kibicom. Ja wiem, że dla kibica taki dzisiejszy mecz jak był, to jest oczywiście bardzo atrakcyjny i wszyscy są bardzo zadowoleni, natomiast no, szczerze muszę powiedzieć, chłopcy też mają tego świadomość jakby, że do końca taktycznie ta dyscyplina mi jednak w defensywie brakowało. Przeciwnik, no, mówmy się, że jakieś tam większego zagrożenia nie stwarzał dzisiaj, tych argumentów nie mieli, powiedzmy, w ofensywie, oprócz praktycznie tego Pawła Klimkiewicza i zawodnika takiego, nie wiem, z dziesiątką, nie wiem, jak się nawet, Polikowski bodajże, ludzie, którzy tam na pewno coś potrafią grać, natomiast no, na tym ich atuty jakby się tutaj skończyły, no. Natomiast myśmy gdzieś tam, już nie mówię o straconej bramce nawet, która akurat podziałała na nas jak zimny prysznic i wzięliśmy się do ciężkiej pracy, powiedzmy, natomiast gdzieś tam jednak w defensywie brakowało mi tej dyscypliny, powiedzmy. Odnieść to 5. zwycięstwo wyjazdowe. Tak, no tutaj wydaje mi się, że niech ten stadion nasz, ten w Lublinie, niech działa, niech podziała na nowy zespół, jak przysłowiowa płachta na byka. Mam nadzieję po prostu, że zawodnicy gdzieś tam wspomną po części to, co się wydarzyło gdzieś tam kiedyś. Nie będę mówił nawet, bo umówiłem się z chłopakami, że nie będziemy o tym mówić. Było, minęło, powiedzmy, natomiast na pewno musi to gdzieś w naszej grze być widoczne, ten ślad, który no wtedy takie znamie, które zarobiliśmy, powiem szczerze, i gdzieś tam, no, musieliśmy się po nim otrząsnąć, natomiast tak naprawdę przełamiemy to dopiero za tydzień. Dobrze.